Witam kochani, mam na imię Dorota. Choruję na stwardnienie rozsiane już 30 lat. Codzienne życie ze stwardnieniem rozsianym jest takim wielkim wyzwaniem, na przykład codzienna toaleta, później śniadanie, ukrojenie chleba. Jest to wielkie wyzwanie dla osoby ze stwardnieniem rozsianym. Ostatnio, śledząc internet, napotkałam filmik, na którym osoby z niepełnosprawnością, tak jak moja, zakładając pewien kombinezon, zaczynały chodzić. Był to dla mnie szok, no, że jest taka możliwość, ale i światełko w tunelu. Oczywiście znalazłam firmę, która robiła takie testy na osobach z niepełnosprawnością. Poprosiłam córkę, pojechałyśmy tam i efekt był natychmiastowy, ku mojemu zdziwieniu. Całkowicie puściła spastyka. Automatycznie ciało zrobiło się rozluźnione, silniejsze. Mogłam spokojnie wziąć długopis i napisać kilka słów. Mogłam stanąć, wyprostować się. Niestety koszt tego kombinezonu jest dosyć wysoki, dlatego nie jestem w stanie zapłacić tak wysokiej kwoty, którą on kosztuje. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w mojej zbiórce. Dziękuję, kochani, za każdą wpłatę na moją zbiórkę, za każdy kontakt i za każde udostępnienie. Każda forma pomocy jest dla mnie bardzo cenna. Dziękuję Wam z całego serca.